załoga podpływa pod jaskinię Sikia. Łatwo przegapić nieduży otwór w skale, który prowadzi do zamkniętej kamiennej przestrzeni ze stalagmitami, stalaktytami, małą plażą i otwartym widokiem na niebo. Jaskinię odkrył na początku XX wieku miejscowy pasterz. Ale jeszcze do lat 80. nie była nawet oznaczona na mapach. Podobno połączona jest z systemem podziemnych sal i korytarzy, które powstały na skutek aktywności wulkanicznej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Rozmawialiśmy przy skałach. Jest dość sporo jachtów turystycznych. Staramy się zakotwiczyć. Rzuciliśmy kotwicę 40 metrów. Na głębokości teraz prawdy jest 12 metrów. No i teraz patrzymy, jak nas wiatr ustawi. I chcemy popłynąć pontonem do tej skały. No i zobaczyć. To jest jakaś atrakcja turystyczna najlepiej. A tam jeden niebieski jacht rzucił kotwicę i na płynie na rupę przyczepił się do skały. Nie wiem, jak znalazł tam coś, do czego można przywiązać, no ale pewnie oni to wiedzą, bo codziennie pływają. Załoga zwiedza jaskinię, a Marcin puszcza drona. A dron opuszcza Marcina. No, głupia sprawa, bo dron poleciał do tunelu i nagle stwierdził, że jest w tunelu. No i zaczął się jak głupi podnosić i zniknął. I nie ma z nim żadnego kontaktu, niestety, więc chyba na to wygląda, że drona nie ma już. No może jeszcze wyłowili go, bo latałem koło Rafała i ekipy. Marcin postanowił odzyskać drona. Czy mu się uda? Mamy duże doświadczenie w nieodzyskiwaniu dronu. To jest dron właśnie. Ajajaj. No, jest. Więc popłynęliśmy pontonem z Rafałem we dwóch i znaleźliśmy drona 10 metrów nad ziemią, bo mierzyliśmy na tym sznurkiem, który ma 10 metrów. Ja próbowałem zanurkować, no ale tak uszy bolały, że nie było szans. No więc wzięliśmy takie haczyki na ryby. Trzy haczyki przywiązywaliśmy do sznura i spuściłem na same dno. No i udało mi się zaczepić tego drona i po prostu delikatnie do góry podniosłem. No i mamy, no ale dron przeleżał ile? Z pół godziny pewnie w tak. Słonej wodzie. Przepukałem w słodkiej wodzie, no i zobaczymy, no. Będziemy suszyć. Niedaleko Siki są niezwykłe formacje skalne Kleftiko. Skały, przesmyki, jaskinie. Pięknie i niebezpiecznie, bo tu też kiedyś straciliśmy drona. Ej, Milos, co jest z tobą? Dronów nie lubisz? Taka ładna, taka złośliwa. Ładnie, co? W skałach Kleftiko tłumy. No nic dziwnego, bo tu jest bardzo pięknie, więc przyjeżdża tutaj pełno turystów. Ale jak teraz patrzę, to tu jest spokojnie ze 30 jachtów, z czego
bardzo dużo katamaranów. No i jeszcze dużo takich wycieczkowych, solidnych jachtów. Więc no, szczyt sezonu, wiadomo. No, wyciągamy ponton i silnik i nie jest powiedziane, że wszystko musi się zawsze udawać, bo nagle się okazuje, że nie ma zrywki. O. No, teraz widać. No i tu powinno być takie plastikowe w kształcie litery C, blokadka przyczepiona, no i nie ma, no więc oczywiście jak to puści się, to silnik nie działa, więc będziemy musieli albo znaleźć coś w zapasie, albo po prostu trzymać cały czas podczas jazdy, no szukamy. Ekipa opuszcza nieprzychylne wybrzeża wyspy Milos i kieruje się ku jej sąsiadce. Skromniejsza koleżanka Kimolos może będzie milsza. Manewr cumowania w ciasnej marinie wygląda zwykle podobnie. Najpierw przygotować cumy rufowe, następnie znaleźć miejsce, podpłynąć prostopadle do tego miejsca i rzucić kotwicę, zacząć się cofać w kierunku upatrzonego miejsca, zatrzymać się i rzucić cumę na brzeg. Tym razem pomogła nam dziewczyna spacerująca po nabrzeżu. Obłożyć pierwszą cumę, potem drugą, na koniec wybrać kotwicę. Gdy jacht jest stabilny, wyłączyć silnik i położyć trap. Tak stoimy. Więc udało nam się zacumować i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo już byliśmy pewni, że będziemy na kotwicy stali. I też nie wiadomo gdzie w zasadzie, prawda? No bo tutaj w porcie, tu chyba tu nie widać żadnych jachtów. Nie wiadomo, czy tu można kotwiczyć nawet. Tam daleko, to jest daleko. Także ostatnie miejsce. Jechaliśmy między ponton i katamaran. Także katamaran jeszcze troszkę się przesunął, żeby nam zrobić miejsce. I jest tak. Zapłaciliśmy 13 euro, 6 za jacht, 2 za wodę i podatki. Za prąd. Za prąd, tak. 2 za prąd i podatki. No. Z portu do Hori, czyli do stolicy Kimolos, jest pod górkę i jest też tak 3 km powiedzmy, ale droga jest bardzo ładna, bardzo ładne budynki, bardzo ładne widoki, tu kościółek, tutaj piękne drzewa, no więc idziemy, już widać zresztą, idziemy.
centrum Horio znajdują się ruiny zamku, pięknie wkomponowane w otaczające je budynki. Tutaj chronili się mieszkańcy w razie napaści piratów. Dzisiaj zamiast piratów zamek przeżywa napaści turystów. Choć Kimolos nie jest najbardziej obleganą wyspą wakacyjną. Mieszkańcy swoją dumę mają i poprawią każdego, kto ich stolicę nazwie chorą. To jest Horio, nie chora. Jestem na wyspie Kimolos w porcie Psati. Port sam leży w południowo-wschodniej części wyspy. No i jest taki malutki, bardzo malutki. Może widać troszeczkę. No ale wyspa też jest niewielka. Jest troszkę na uboczu. I tutaj za dużo turystów wcale nie przebywa. Bardzo blisko jest Milos, chodzą promy. Właśnie tam widać za mną może jakiś prom. W porcie jest tak nie za dużo miejsca dla jachtów. Po zachodniej części tam stoją kutry, a jachty cumują po wschodniej stronie za takim pirsem, czy za takim stanowiskiem dla promów. I tutaj się zatrzymują takie większe promy, a tam dalej troszeczkę takie mniejsze, które pływają na wyspy Milos z portu Apollonia. Tutaj pływają. No i tutaj pływają też takie statki wycieczkowe. Mamy prąd, mamy wodę. Bez problemu. Przyjeżdża taki pan wieczorem, to przyjeżdża taki pan bardzo często na motorku, który po prostu inkasuje pieniądze. I można korzystać wtedy z wody, można korzystać wtedy z prądu. No, bez problemu. Tu trzeba uważać, bo to jest bardzo mała zatoka. Troszkę przy południowej stronie robi się płytko. No i raz, ja teraz właśnie patrzę, ile tutaj się mieści. No, jeden katamaran, raz, dwa, trzy mono i drugi katamaran, czyli dwa katamarany i trzy mono. To jest mniej więcej takie miejsce. No troszkę dalej tam można jeszcze cumować longside'em. Tutaj dalej. I tutaj też, na samym końcu. Jest takie powiedzmy kilkanaście metrów, gdzie jeden jacht... Tutaj, gdzie jeden jacht stanie. No i jeszcze tam po drugiej stronie. Gdzie to jest? O tam. Po drugiej stronie zatoki też znajdzie się miejsce na dwa jachty. No, także tak to wygląda. No więc taka sytuacja. Odpłynął nam katamaran, który stał obok i byliśmy tak wciśnięci jak sardynki w puszce. No i ponieważ nie wyciągnęliśmy kotwicy tak bardzo, no ona pokazuje tak, więc nie jest tak bardzo wyciągnięta. I pojawił się wiatr w nocy, no to zaczęło nas troszeczkę dopychać do kei. Zabezpieczyliśmy to odbijaczami. Moglibyśmy też oczywiście wyciągnąć kotwicę. No ale zaraz odpływamy, to już tego nie zrobimy. No a tutaj nas wygląda to mniej więcej w taki sposób. Mamy troszeczkę odbijaczy, jak widać, i jest ochroniona rufa. W związku z tym, no a troszkę się boimy też wyciągać kotwicę, bo tutaj jest takie podłoże kamieniste, kotwica jest pod tym statkiem trochę, no to tak mi się wydaje, że te 15-20 minut, zanim odpłyniemy, wystarczą odbijacze. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? Będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.